Gdy otwierałem ten kanał, cel był tylko jeden. Znaleźć Mesjasza klocków. Znaleźć klocki, które swą jakością dorównają lub nawet przewyższą Lego. Kłębiła mi się w głowie nawet myśl, czy jeżeli znajdę tego Mesjasza, czy dalej będzie sens kupować Lego? A przede wszystkim, czy dalej będzie sens prowadzić ten kanał? Wszak znalezienie tego Mesjasza będzie jak odnalezienie Świętego Graala. Z każdą recenzją i z każdym tygodniem traciłem jednak nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek uda się takie klocki znaleźć. No i chyba znalazłem. WTF! No i moi drodzy, stajemy twarzą w twarz z prawdziwą legendą Enlighten, The War of Glory. Nie pamiętam, ile mi to kosztowało, bodajże niecałe 30 zł, więc to nie jest mało pieniędzy, to nie jest absolutnie mało pieniędzy, ale Enlighten kiedyś pokazały, że raczej są dobrymi klockami, ale nigdy nie kupiłem aż tak zaawansowanych. W ogóle rzadko kiedy wydam aż tyle pieniędzy na podróbkę. 112 elementów, 2301 numer, to że niby 3 minifigurki aż, więc to jest spoko. Zapakowanie jest no mega tandetne, no nie oszukujmy się, oczywiście to mi przyszło z AliExpressu, więc nie spodziewam się tutaj kartonu, chociaż wielka, ogromna szkoda. No i moi drodzy, zobaczmy, jak to się prezentuje w środeczku. Otwieramy sobie, co tutaj znajdziemy. No kolejne woreczki. No Chińczyki tworzą tego plastiku bez opamiętania jakiegokolwiek, ale w sumie w Lego też można by powiedzieć jest podobnie. The War of Glory. Instrukcja, no jak to nas Chińczyki przyzwyczaiły, wygląda tragicznie. Jest pomięta, wymięta, chociaż w tym przypadku bezkartonowym chyba nie powinienem się spodziewać czegoś innego. Instrukcja wygląda na jasną, wygląda na w miarę czytelną. Jest to wszystko duże, nie małe, jak to instrukcje lubią robić. Niestety widzę, że jest tutaj naprawdę ogrom naklejków, które właśnie ogrom. O nie, dobra, wsadziłem. To po prostu na pierwszej stronie był ogrom naklejków. Teraz jest znacznie mniej, chociaż to może być w ogóle kolejny plastik. Kolejny plastik, czekajcie, przyjrzyjmy się naklejkom i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, dobra. No, ładne, bardzo jakościowo ładne. W 2017 roku w ogóle powstał ten zestaw, mamy napisane. Nawet ten wilk tutaj detaliczny jest odwzorowany naprawdę w porząsiu. Pelerynka, całkiem gruba, chociaż tak się wydaje, że grubszy materiał, ale bardziej prześwitujący. Nie wiem, jak to jest fizycznie możliwe, no ale, znaczy, no wiem, no dobra. Instrukcja naprawdę spoko, czytelna i faktycznie mamy zaznaczone u góry, jakie klocki dokładamy i w tym momencie widać, gdzie dokładamy, no ponieważ one są bardziej kolorowe niż ten. Naprawdę, póki co, jest rewelacyjnie. Nie chwalmy jednak dnia przed dotknięciem kloca, można by rzec. Tutaj mamy całe War of Glory, które wygląda naprawdę chyba zdecydowanie fajniej niż kiedykolwiek jakieśkolwiek Lego Fantasty wydało, no bo ich najbardziej Fantasty to co? Nie licząc oczywiście Lotra, Hobbit, który jest na licencji, mówi o autorskim, no to chyba Next to Night, które też jest takie połowiczne. Też takie połowiczne, dobra, kolejny i kolejne dwa plastiki, ale dobra, no Lego teraz w tym temacie, Lego teraz w tym temacie można by rzec, podobne chyba, nie? Dobra, moi drodzy, wysypujemy, więc kolejne klocuchy, wychodźcie, kolejne klocuchy! Dobra, kolejne klocuchy wysypane i ostatnie kolejne klocuchy będę wysypywał właśnie. I dobra, jak to się, moi drodzy, będzie prezentowało? W ten sposób. I dotykamy teraz kloca, moi drodzy. Duża beczka, w ogóle coś, czego w Lego już nie ma od dawna. Aj! Było w seriach Western, chociażby ja taką jedną posiadam. A tutaj proszę, chociaż nie, już nie posiadam, właśnie gdzieś się zgubiła. A tutaj proszę, cały czas jest wydawana, moi drodzy. Jak to wszystko wygląda? Mamy również nadruki na... Mamy również nadruki na zbrojach. Okej. Okay. Okej, okay, powiem wam, moi drodzy, szczerze, mamy również... to jest łuk! Wow, jaki detaliczny łuk! Wow! Ej, no serio? Nadruki na torsach? Wow, w ogóle jaka dziewczynka piękna tutaj. A nawet dwie dziewczynki. Ej, naprawdę, jakiż to ma detal. Jaki łuk. Kurczę, lepszy od Lego, ej. Nadruk na łbach, też minimalnie, chociaż nie gorszy chyba od Lego. Szable pozłacane, posrebrzane właśnie bardziej. Uszy elfie, ej, co tu się odklockowywuje, moi drodzy? Co tu się właśnie odklockowywuje?
No ja w to nie wierzę. Wszystko solidne. Dobra, tu chyba akurat, nie wygiąłem, ale miałem przez chwilę wrażenie. Kloc totalnie jak Lego. Szczepialność wstępna. Trochę cięższa jak w Lego, ale nie na tyle, by męczyć paluchy. Znacznie ciekawsze kształty i wykończenie niż w Lego. A jeszcze spójrzmy na tego. Wow, jak to się prezentuje w ogóle. I ogon ruchomy jeszcze. Ej, moi drodzy. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Znaczy spodziewałem się, że one są dobre. Ale to, co mamy tutaj, to jest, kurczę, rozwał mózgu. Jaki kolor ciekawy. Ej, serio. No, moi drodzy, powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się tego. Ja jak zakładałem ten kanał, jego celem było znalezienie alternatywy godnej Lego, a przyznam wam się szczerze, właśnie ją spotkaliśmy. Właśnie ją spotkaliśmy. Nie, ja nie mogę teraz nakręcić tej recenzji, serio. Nie mogę teraz nakręcić tej recenzji. Nie mogę nakręcić tej recenzji, moi drodzy, dlatego że recenzje na WTF są kręcone na szybko, a ja potrzebuję temu zestawowi poświęcić wiele chwil. On jest tak dobry. Muszę nagrać całkiem nowe intro do tego odcinka i w ogóle wow! Recenzja będzie w innym odcinku. Mózg zmiażdżony. Po prostu autentycznie, serio. Mózg zmiażdżony, moi drodzy. Co to jest w ogóle za jakość? Wow! Dzięki, że byliście. Bądźcie na recenzji, która kurde nie wiem kiedy, muszę zbudować i się tym porządnie pobawić. Bo jest czym, jest na czym się pochylić. Nie, naprawdę serio. Patrzcie w ogóle jeszcze jak po dwa szczepione klocki płaskie. Jest inaczej, jest super. Enlightin, proszę cię, wejdź do Polski na stałe! Mam nadzieję, że widzimy się na recenzji. Byście jej nie przegapili, kliknijcie subskrypcję. Jestem zatkany, sami chyba słyszycie. Ja pierdziu.